Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Ark Survival Evolved na Smoczej Grocie i mamy dzisiaj troszeczkę specjalny odcinek. Dzisiaj coś podejmujemy i mamy za zadanie tutaj rozwalić giganotozaura. Zebrało się trzy smoki, zebrał się Wiśnia na smoku i Tomek na swoim smoku. I we trójkę spróbujemy rozwalić to giganoto, ale nie wiem gdzie oni tu polecieli. Będziemy spróbować coś bitkę im robić, polecieli szukać. I pójdziemy później sobie swalić może jakieś karno. Poszukamy jakiegoś miarę ogarniętego karno i sobie go gdzieś wyrzucimy to obok bazy i będziemy spróbować oswajać. O, coś słyszę, jakiegoś smuczura. O, dobra. Znalazłeś? Właśnie jesteśmy ciekawi, ale chyba giganotozaur jest dużo, dużo, dużo lepszy od smoka. Spróbujemy go rozwalić na wszelki wypadek z trzema smokami. Tutaj widzę Tomek już zwisa na swoim smoczurze. O, jest i giganoto. Trudno ma level. Teraz się zresztą przekonamy. Dobra, bijemy go. Jeszcze żyw. Boże, ile ognia! Jemy go! Boże, jakie podniebne fajty, aż wyłączy sobie HUD. Jak jasno! O, holy fucking shit! Oj, 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 nie! Pokaż, pokaż. Ale gryzie skurczybyk! Ej, powiem wam, że będzie ciężko. Myślałem, że smoki są troszeczkę silniejsze według... jak na giganotozaura, ale on ma jakiś sporawy level. On mi bije tu Franka kosmicznie, o Boże, jaki on damage Frankowi zadaje. O cholera. Patrz się, giganotozaurze. Patrz się, jak trzy smoki go tu zieją, elegancko. O fuck. Patrz się, dziadu. Jaki twardziel w ogóle, what the fuck. Sam nie wie, co zrobić, nie? O, łaj! Nie gryź mi Franka! Ty śmierdzi dupcu. Wiecie, muszę się wycofać. Mam sobie takie coś. Taki przelot. Jest jeszcze jeden smok! Ktoś na jeszcze jeden smoku przyleciał. Nie wiem, kto to jest, ale się zaraz dowiemy. Dobrze! To się nazywa PvE. Słuchajcie, cztery smoki na jednego giganotozaura. On ma powyżej setnego levela na 100%. Jakie dzikie fajty. On strasznie dużo bije, przecież on jeszcze 3-4 hapnięcia po Franku. Jezu, ja nawet nie widzę go. Jakie błyski. Masakra. Pokaż się, bestio. O fuck. Czekaj, Franuś, nie daj się gryźć. Bądź mężczyzną. Smoki srają po powietrzu. Patrzcie, jemu to praktycznie nic nie jest. What the fuck. Ja pierdzielę, który on ma level? 7-5. Aż taka jest trudność go pokonać? Jezu, ja to nic nie widzę. Fuck me! Już gryzie, hej, to ostro. Kąsa, kąsa. Gdzie on jest? Boże, nie widać go. Cztery smoki go biją, bo co to się dzieje? Przez tyle minut. Jeszcze się na mnie skupił, może być przypał. Czekajcie, staniemy sobie tutaj i się obrócimy. Jaki skurczybyk! Co za wytrzymalec! Weźcie takiego swójcie w ogóle, patrzcie co się dzieje, trzy smoki go leją. I to nie są byle smoki! One mają strasznie duży level. Czekajcie,
Zblokował się. Próbuję sobie stanąć w tę stronę, obrócić się. Gin, ścierwo. Spalmy go. Ale trzeba uważać już na Franka w tym momencie, bo jest strasznie, strasznie pobity już. Patrzcie, jak tu jest jasno, ile smoków w niego wali, o cholera! To jest dobry patent! Uciekł. O, jest, jest, jest! Ja pierdolę! Jakie dzikie fajty, słuchajcie. Ej, tego jeszcze nie było, naprawdę. Nie spodziewałem się, że te giganoto są aż tak cholernie silne. To jest jakiś pieprzony kosmos. No giniusz, giniusz, potworze. Nawet nie jestem w stanie zobaczyć, ile on ma tak naprawdę HP. Jakby ten pterk tam podleciał za blisko, to on jest na strzała. Uważaj, żeby cię tam nie hapnął, bo on strasznie dużo bije. Już gin. Boże, naprawdę, ja myślałem, oni sobie bekę cisnęli, że... Ktoś mi powiedział, że sam będę go bił 20 minut. Słuchajcie, my bijemy go już jakieś 5 minut i on dopiero jakieś tu znaki w ogóle, oznaki daje tego, że coś mu się dzieje. It's crazy shit! Cholera, jakie to jest wytrzymałe gówno. Franek aż mi się zmęczył. Aż mi się Franek zasapał. Co się stało w ogóle? Ale aż tak? Czekajcie, muszę zjeść jakiegoś czegoś. Dobra, mięso trochę zerwało. Wcześniej za dużo mięsa z Franka wywaliłem, żeby przynosić mi drewno. Ale what the fuck? Już ma łeb obkrwawiony, trochę lepiej idzie. Czekajcie, przesunę się troszeczkę w tą stronę. Zmniejszę tą gamę, przecież to jest koszmo. Koszmosz. Patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Crazy. Wow! Uciekać! Dobra, łapska już mu pokrwawione całe. Znaczy, że jest coraz bliżej niż dalej. I weź tu taką bestię oswój teraz. Ja czekam na 150. Aż tak? Podejmujesz się? Aha, jak? Ty to wariat jesteś. No ty, mój Franek, to się boci co chwilę, nie? Nie ma czym wziąć. Ja przedtem prawie padłem. Na 20. No ale patrz, tu 4 osoby go biją. 4 smoki, to nie na byle, wiesz, jakim levelu, nie? No ma ile? 1400? HP, tak? Nie, no mi się wydaje, że więcej. 100 tysięcy. Może, 100 tysięcy. A 300? O kurde. Kolega tu mówi, że 300 ma tysięcy HP. No. Crazy shit. A taki przeciętny smok na 200 ma 11 koła. Sobie wyobraź, jaki to jest... O Jezus. I miej coś takiego na PvP. Pierdzielisz, no to tym bardziej, what the fuck. Mój to ma 514 zaledwie. Ducha? Mój ma 514 zaledwie, więc... No ty widzisz, a pan idzie. Stójcie, stójcie tak, stójcie. Okej, okay, dobra, zasapał się. Troszeczkę mamy spokój. Uciekł, ucieka dziad. Trzeba go tu zwerbować jakoś. No 2,5 to jest, mi się wydaje, dobra gamma. Ewentualnie można zrobić taką 2-3. O, troszeczkę lepiej jest. Patrzcie, on w ogóle jakby się leczył nagle z dupy. On w ogóle jakby się leczył, patrzcie, jakby praktycznie nic się nie dzieje.
Jedyna przewaga smoków nad tym giganotozaurem to to, że smoki latają. I on wtedy się blokuje i nie wie co robić. Ja pierdzielę. Patrz, jaki to jest jeden wielki piekarnik. Żeby tego dziada rozwalić. Nie mam pytań. Dobra, wróćmy się troszeczkę. Podleć troszkę tym argentem, no dokładnie. Wystarczy jeden dziab i potem... O kurwa. Przez ściany mnie gryzie, skurczybyk. Ja pierdzielę. Czekajcie, goni mnie, spróbuję go O. Chodź tu, friendly. Nie ma mocnych na mojego frana. I na jego ekipę. Ja cię kręcę. Mam nadzieję, że nikt tu nie padnie, bo to by było jednak przesadzone troszeczkę. W sumie to też jest na tej zasadzie, że smoki zadają troszeczkę mniej damage'u, gdy zioną ogniem, nie? Jakbyśmy go gryźli, to też by było dużo szybciej. Daj spokój, 150, przecież to by się gubiło 20 godzin. To jest. Chodźmy trochę. Teraz ja muszę się trzymać bardzo z tyłu tym Frankiem. Franek Forester praktycznie pokonany. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Zion Franu. Chodźcie, wycofniemy się troszeczkę. Nalecimy bardziej na niego, żeby móc go trafić. O, pięknie. Nie. Kurwa. Zostaw Frana. 11 minut, 12,5 minuty już walczymy z nim. Crazy shit. On nadal żyje. Chciałem powiedzieć zionie ogniem, ale to my na niego żyjemy. Nie w tą stronę to działa. Patrzcie, skurkowańca. Przecież jak to uspać chociażby? Nie wiem, jak wiśnia chciałby to przejąć. Ja bym się czegoś takiego w życiu nie podjął, nie? Ja w sumie był pierwszy giganotozaur na serwerze. Gin! Już coraz bardziej, ale no crazy shit, bijemy go już 12 minut. To jest, mi się wydaje, dobra pozycja. Oj, uciekaj tym smokiem! Żeby nikogo nie zjadł, bo jak ktoś padnie, to będzie fail na całej linii, słuchajcie. Trzeba go zamknąć troszeczkę w kleszczach. No jak to tak dalej pójdzie, to nawet dzisiaj nie oswoimy tego garna. Ale jaja. Tutaj komuś do bazy chcę wlecieć. Ziońcie na niego, przyjaciele! Wszędzie ogień. Nie ma pytań. Przecież on ma z połowę HP dopiero. Nie, już zaraz będzie padał. Mówisz? Tak. Wiem, bo tobie takie. A no tak, bo wy macie przecież bazę, to on coś często giganotozaury rozpią, nie? To... No tak. Crazy shit, naprawdę, słuchajcie. Co tu się dzieje z tym giganotem?
Jezu, ile ognia! Powiem wam, że wy na nagraniu macie chyba nawet lepszy widok na to, bo troszeczkę te kolory są takie podkreślone, jak tu patrzę na podglądzie. Crazy shit. O, już jest zakrwawiony mocno. Dobra, trzeba wylądować, uspokójcie się. Czekaj, gdzie, bo stoi, on tu przyjdzie. Dobra. I lejemy dalej. Ranek mi zgłodniał, przez to, że tyle staminy zżera. Jest nagroda w ogóle za zabicie gnia? No to bo szczerze nigdy w życiu nie zabiłem żadnego. Nie. Aha. A ma coś ciekawego w środku chociaż? Jak zabiję... Ujemy go, bo ja nie słyszę, wiesz? Dobra. Jak go... Ujemy go, to pogadamy. Dobra, tylko jak go zabijecie, dajcie mi zajrzeć pierwszemu do środka, dobra? Zobaczę sobie na nagraniu, jak to... Co on to ma? Już końcóweczka. Ty potworze wstęp. Dobra, teraz już jesteś na tyle okrwawiony, że do sekundy będziesz padał. To już na 100%. Pięknie! Zdmuchnięty panowie, gratuluję. Ja pierdzielę, 15 minut na czarni. Pokaż kotku, co masz w środku. Aha, nie mogę do niego zajrzeć? Aha, nie ma nic. Brawo, panowie! 15 minut życia zmarnowane na marne! Tam nic nie ma! Ale naprawdę, masakra z nim! Boże, 15 minut męczarni na takiego ćwoka. Jeszcze w czterech! O cholera! Ej, diabeł! No? Trzeba tam na wyspie czaszki struktury zlikwidować, bo jakiś tam gościu zablokował spawna tego obsydianu i metalu i kryształu. Dobra, to za chwilę się tym zajmę, za jakieś 15-20 minut, dobra? Pokażesz mi, co się dzieje, spokojnie. To podlecę i się tym zajmiemy. Dobra. Sobie dokończę tutaj film i do was podlecę. Dobra, słuchajcie, crazy shit z tym smokiem. Udało mi się go smokiem, giganoto. Zobaczymy, ile z niego wyciągniemy. Ile z niego, patrzcie, jak smoki wariują, boże, jak to pięknie wygląda. Zniknął! A, chciałem go zjeść, fuck! Zniknął dziot. Dobra, gratuluję panowie. Ja lecimy teraz do swoich spraw. Boże, tam, jaka dzięki, męczarnia. Się, hej. No hej. No nie. Hej. Crazy shit, słuchajcie. Na początek musimy troszeczkę Franka nakarmić, bo ona zaraz będzie zdychała, a tego oczywiście nie chcemy. Nigdy w życiu bym nie przymuszył, że będziemy się męczyć 15 minut z pieprzonym giganotozaurem. Myślałem, że to są max 2 minuty w pojedynkę tym smokiem, a nie. Tyle czasu. Cholera, co tu się dzieje? Dobra, mieliśmy za zadanie. Sobie teraz załatwić. Dobra, Franek, bo ty jesteś widzę przemęczony. Gdybyś sobie strajkiem już rady nie dawał, to coś już jest z tobą nie tak, przyjacielu. 145 drive, no dobra, to mogę się troszeczkę pomęczyć. Bierzemy troszeczkę na ciebie żarcia. Żebyś mógł coś wpierdolić w końcu. Zgiń! Dobra, ciebie podpalimy. Troszeczkę popołu posiejemy na wyspie. Gdzieś ptaki, tam jest bronto. Jest bronto zaura, to będzie kupa żarcia. Podpalamy, tradycyjnie, lewy, patrzy, jakieś pachy rozwaliły przy okazji. Także jak widzicie, smoki może są ładnie wyglądające i tak dalej, ale w porównaniu do takiego giganotozaura to nadal mają jeszcze, pozostawiają jeszcze kupę do życzenia. Jest naprawdę wiśnia to jest w ogóle wariat. Zresztą jak widzieliście, oni mają od cholery tych smoków, cały czas nam pomagają i tak dalej. Super ludzie. Mam właśnie, założyliście jakie mamy fajne community na serwerze, także was serdecznie zapraszam. Teraz wam pokażę, co wykombinowałem już od ostatniego odcinka. Właśnie sobie tutaj chodziłem tym moim boberem i zbierałem rzeczy. Mniej więcej tak zrobiłem to drugie piętro. Mi się wydaje, że tutaj zrobię tak, że dokończę sobie to do końca tym drewnem. Pociągnę tu jakąś drabinkę w górę, myślę, że w tą stronę, albo coś... Zrobię drabinkę i stamtąd taki podest, żeby sięgał. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Będzie jakieś wejście tam na górę od razu. Także fajnie to będzie rozwiązane. No i tak powoli to będę sobie te Iron Forge moje stawiał.
mówię, troszeczkę myślałem, że później nagram ten odcinek, no ale jak widzicie, okoliczności wymagały nagrania tego. Bo naprawdę chciałem bardzo zobaczyć, jak wygląda walka z tym Giganotosaurem. Pierwsza w sumie ją przeżyłem, bo miałem sporą przerwę od arka, zresztą od ostatniej serii, dobrze wiecie. I po prostu nie miałbym jak tego zrobić. Słuchajcie, mam 50 strzał. Mam 50 strzał usypiających i mi się wydaje, że jakieś fajne karno moglibyśmy wykminić. Tylko tak, zanim wykminimy to karno, no to myślę, że z karną znalezienie jakiegoś fajnego karno to nie będzie problemu za bardzo. Wezmę sobie tylko lunę, to zrobię. Spyglass, ona się nazywa, mam ją nawet tu na blisko. Potrzebne jest 2 kryształu, 5 Buda i 10 Hajdu. No też nie będzie problemu, żeby to znaleźć, tylko będzie mi potrzebny i wyłącznie kryształ. Ale kryształ chyba mam w bazie, z tego co pamiętam, troszeczkę kryształy zebraliśmy, więc będzie można go sobie stąd tu spokojnie zabrać. Ups. O, Franek, górę. Dziadu mały, spoczko. Weźmy sobie, tutaj gdzieś powinien być kryształ, przynajmniej tak mi się zdawało. Czyżby brakło nam kryształu? Niemożliwe. Dobra, to wiem co zrobimy. Drewno się zbierze, Franek chyba ma w sobie jeszcze sporo drewna. Weźmiemy sobie tak. A już niech stracę, 72 drewna, tylko się zmachają. Zrobimy sobie tego Spyglassa po drodze. Spyglass jeszcze raz. Jeszcze tylko 2 kryształy mi jest potrzebne. Więc polecimy sobie teraz do tej śmiesznej skały. Górą tą stronę. Bardziej w tą chyba. Polecimy sobie w tę stronę. Wezmę sobie troszeczkę kryształu, żeby mieć lunetę. I z lunetą pojadę na tą latającą wyspę. Złapiemy smokiem tego jakiegoś karno. Jeszcze nie chcę poswajać Rexa, nie ten. Zostawiłem wartą bramę, no ale dobra, już trudno. Jak będziemy wracać, to się tym zajmiemy. Bardzo ładnie wygląda ta czaszka, bardzo mi się podoba. Tam będzie troszeczkę kryształu, więc mówię, sobie ciachniemy. Dosłownie 2 kryształy, na razie tego nie potrzebuję. Później będę się zajmował tym całym wydobywaniem tego metalu i tak dalej, żeby dogonić Plagusa z tym swoim, jego farmą, swoją jego. Elegancko. Ło, się wystraszyłem, że w lawie mi Franusz wyląduje. Tak to by było po Franiurze. Tego byśmy nie chcieli. 4 kryształy, 8, elegancko. I mamy Spyglassa. I Spyglassa sobie weźmiemy. Mam tu jakiegoś Apprentice Crossbow, no nie ma tragedii. Mógł być lepszy. Bywały naprawdę lepsze, z alt nie leciały, no ale teraz wyleciała taka, także nie ma problemu. I lecimy na tą główną wyspę. Latającą. Jedyne co jest bardzo dobre w smokach to, że to no w sumie są najlepsze latające, oprócz Quetzala. Ale są najszybsze. Nawet od Quetzala jest chyba szybszy smok, no spokojnie. Mogę tak rzec. To jest bardzo, bardzo przyjemne, ale okej, teraz zajmijmy się, skupmy się bardziej na tym. Na tym karno. Karno to też jest w sumie fajna zabawka. Może to nie jest smok nadal, ale jest taka troszeczkę odskocznia od tego. Jeszcze też nie jest T-Rex. Nie chcę oswajać jeszcze T-Rexa. Spokojnie sobie ogarniemy wszystko, bo wrócimy mi też o swój spinko, o swój T-Rex, o swój to. Chcę spokojnie sobie stopniowo skakać powoli, nagrywać wam filmy z tego, jak sobie tajmuję te wszystkie rzeczy i rozwijać troszeczkę tą serię, bo też nie ma sensu, jak nagram wam. W 3 odcinkach, jak jest zdejmowane wszystko, to troszeczkę się mija z celem, a wiem, że lubicie oglądać tą serię. Niektórzy po prostu nie mają arka i wolą oglądać, jak inni grają, bo po prostu przez to, że nie mogą. A też pewnie chcecie widzieć stopniowy rozwój, a nie od razu hopsa jest wszystko. To jest według mnie troszeczkę bez sensu. Dobra, diabeł, bo pierdzielisz, a to trzeba jeszcze Karnono znaleźć. Stałem sobie tutaj. Franek mi się zaczyna męczyć. Starzejesz się, chłopie. Centralnie się starzejesz. Ja nie wiem, co się tam dzieje. Wcześniej nigdy w życiu bym nie pomyślał, że ci się zacznie stamina kończyć, a ty takie herce odpierdzielasz. Tylko skorpiony, ale karno też na spokojnie powinien znaleźć. Tylko spadek. Myślałem, że to jakaś jaskinia, ale nie. Są jakieś raptorki, jakieś skorpiony. Dobra. Idziemy w górę, bo smoki też mają to do siebie, że mogą odpoczywać w powietrzu. To jest bardzo w porządku. Są jakieś argenty. Coś jest? Jak tu spokojnie? Czy ktoś tu wybił? Wiecie co? Wydaje mi się, że ktoś tu expi, pewnie jakimś smokiem czy coś. Teraz bardzo dużo ludzi expi te swoje smoczki.
taki ładny ankylo cały czerwony. Sireksik. Słuchajcie, zejdziemy tam troszeczkę poziom niżej. To jest ten niższy poziom, o cholera. Tego się nie spodziewałem szczerze. Jakieś szafy, ktoś sobie tak bezczelnie szafkę na środku postawił. Takie jaja. To jakieś... Tutaj też karno czasami latały, pamiętam. I to widzicie, jak nie chcecie, to tego karno tu jest od cholery, wszędzie. Wiem, gdzie jeszcze są karno, jest bardzo, bardzo dużo karno. Na tej wyspie z tym. Na tej wyspie takiej spalonej, na wpół spalonej wyspie. Jest tam, tam na stówę znajdziemy bardzo dużo karno i będzie duży wybór. No dzisiaj troszeczkę dłuższy sobie odcinek zrobimy. Z 30 parę minut. Mi się nigdzie nie śpieszy, wam pewnie też. Więc sobie polecimy tutaj w lewo. O, jest tam ta wyspa paląca się, już ją widzimy na horyzoncie. Tam jest pod tym całym. Wiecie co, też mówiłem wam o tych eventach. Niedługo zaczniemy pewnie bić jakieś bossy na serwerze, bo jak widzicie już dużo osób ma smoki i już się powoli rozkręcają. Wiśnia, jak widzicie, to już próbuje giganotozaura oswajać. Mi się wydaje, że też zbierzemy się serwerowo jakoś. I zaczniemy bić pierwszego może jakiegoś bossa. Zaczniemy od Broodmother na pewno. Pierwsza Broodmother padnie na serwerze, to oczywiście już będzie jakiś przełom. Później Megapithecus i może Dragona. Wydaje mi się, że Dragon już jest dodany jako normalny boss, już kupę czasu temu. Więc tymi małymi smoczkami spróbujemy ubić tego ogromnego dragona. Może się uda nam giganotozaura jakiegoś oswoić. Mi się wydaje, że nawet giganoto jakby miał ten 20 level, to on bez problemu by już rozpiżdżał kosmos swoim siłą. Dobra, pokażcie mi się karno jakieś. To jest jeszcze fioletowy dropik, to też go zbierzemy. Też mi pisaliście, żebym zaczął zbierać dropy. Wiecie co, jak mam czas, to teraz tego czasu będę miał dużo, dużo więcej. Będę siedział dłużej na serwerze, bo się sesja kończy. Scope. Dobra, niech będzie, może być scope. Lepszy scope niż gruba na rachu. Coś mi tu śmierdzi, naprawdę, nie ma tu żadnych dinozaurów. Czy wszyscy ludzie naprawdę zaczęli tak na ostro czyścić? Pamiętacie, jak gdzieś tu ostatnio lataliśmy nawet... Jest to jakiś reksik. Reksik, a z czym on walczy? Mimel Karno, level 25, za mały troszeczkę. Rex, Karno... Za mały masz level, mój drogi przyjacielu. Tego nie potrzebujemy, takiego levelka. Przyda by się nawet chociaż jakiś 90, najlepiej to mi jakieś kurwa, następny giganoto. Jak to masz level? 70 giganoto, też fajny. Tam co się dzieje? Jakaś pani Renata walczy? Z Rexem? No moja koleżanko, nie chcę ci nic mówić, ale wiesz, że nie masz najmniejszych szans. Tutaj jakoś ładnie się ktoś wystawił, żebyś miał jeszcze taki ze 100 plus level. O kurwele, tutaj jesteś. 15, boże ty śmieciu, po co w ogóle egzystujesz? Karno, o hopsa, pokaż się debułkowi. Kurwa, weź cię teraz naceluj. Dobra, nie wiem, cię zobaczyć. 25, strasznie mało levele się tu spełnią. Tu też się dzieje coś. Woli nam się tutaj czas kończy na odcinek. Więc myślę, że z... O, jest jakiś biały. Mówię, teraz z kolor to nie ma najmniejszego znaczenia, bo będziemy mogli sobie sami kolor wybierać. Chyba, że się jakiś ładny trafi, nawet nie będziemy musieli go zmieniać. 25, 55, dobra, to już jest lepiej. 55 karno to już jest bez tragedii. Chociaż i tak, tak czy siak wolałbym jakiegoś setnego. Posiedziałbym troszeczkę nad nim, ale przynajmniej bym go miał. Jest następny i to nawet ładnie umaszczony. Który masz level? Pewnie znając życie, jak jest ładny, to jest jakiś przychujowy. O Jezus, Franek, ale ty blokujesz wgląd na świat. Dobra, wyląduj, bo karno i tak czy siak jest za słaby, żeby nas zaatakować. 35 Rex. O, karno 35 również. Tam jest następne karno. Który masz level? Dobra, zróbmy to w ten sposób. I ty też jesteś dosyć ładny. Drugi kolej. Czy ty jesteś bezlevelowy? Co tu się, przepraszam, dzieje? 40? 60. Już lepiej. 60 level już mi pasuje w miarę. Chociaż nadal bym się bardziej zajął czymś jeszcze wyższym. To jest następne. I tutaj jest... Od cholery, patrzcie ile tego tu jest. Wow! 60 również. Crazy shit. Dobra, to jest ten, co go badaliśmy? Nie, to jest jeszcze inny.
40. Kurde, że nic się nie spawni. Widzisz, to jest tak, że jak szukasz czegoś, to ni cholery nie zespawnicie. Znaczy, nie zespawnicie. Tfu, nie znajdziecie tego, bo się nie zespawni. A jak... 55. No kurde, maksymalny 60 poziom. Naprawdę to jest jakiś żart. Panie i panowie, jest jeszcze jeden. 40, kurwa. Ale że żucha. Tutaj też nic nie ma. Przejdźmy jeszcze tędy. Jest! Jest i nasze karno! Tu jest ich, tu ile jest tu? Ranek, ale ty zasłaniasz widok normalnie. Twój łeb mi przysłania świat. Dobra, zrobimy inaczej. Tu jest bardzo dużo tych kart. O, jaki ładny! Patrzcie na to. Wiecie, Franek, wyląduj. To sobie przyświecimy troszeczkę. Ty jesteś bardzo ładny. Ty jesteś taki... 140! Dziękuję, znaleźliśmy tutaj naszego wybranka. Proszę cię. Bez wstydniku. I idziemy się tobą zająć, przyjacielu. Jezu, nie jesteś, że jesteś ładny, też masz 140 poziom. Nie mogłem sobie niczego lepszego wymarzyć. Teraz, fajnie by było, jakbyśmy go zamknęli. Wiem, gdzie go nawet zamkniemy. Karno chyba jeszcze nie są w stanie rozwalać rzeczy, które są drewniane. Zresztą sprawdzimy. Plaga ma swoją opuszczoną, starą bazę. Jakbyśmy ładnie stanęli, to tam można spokojnie do tego karno naszego walić. I uda nam się go uspać. Ja sobie się nim zajmę, później sobie się. Sobie. Tutaj dobrze leci. Jesteś bardzo ładny, taki pod pomarańcz trochę podchodzisz z takim fioletem ciemnym. Bardzo fajny kolorek. Podoba mi się, nawet chyba nie będę go zmieniał. Bo to już jest moc zadziałał na niego, to jest zespawniony z modyfikacji, co w ogóle teraz wow. Się na takim levelu trafił, jeszcze zespawniony z modyfikacji. Gdzieś nie umierać, słuchajcie. Ale troszeczkę musimy w lewo polecieć. Nasza baza jest gdzieś. Tutaj będzie. I tego naszego karnosa sobie zespawni. Ty, nie świruj pawiana, co? Jeśli masz zamiar mi bić, to będę musiał cię zabić, a tego bym nie chciał. Drugi przyjaciel, jesteś zbyt piękny i będziesz tutaj w mojej tribie. Ale byśmy te trolle odwalili, jakbyśmy mogli złapać. Czy to jest chamstwo nad chamstwami, jeśli... Oczywiście nie można tego robić, ale na serwerze to jest karalne, od razu mówię. W ogóle tylko musi się baza trochę rozleciwszy. Dobra, słuchajcie, przygotować rzut. Rzut. Elegancko, w sam środeczek. Teraz sobie... No i proszę ci gościu, co ty chcesz w ogóle wskórać? O, ty sobie jeszcze Rica tu wystawisz, ja będę mógł do ciebie spokojnie walić, tak? O, pięknie. Pokaż dziubek. Headshot. Czy dobrymi strzałami mam to naładowane? Tak, uff, na szczęście. Proszę cię, Przemek. Osobiście dobrze wiemy, że ty tego nie możesz rozwalić. Jak to możesz rozwalić, to będę spieprzał jak dziki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chodź, Przemek. Nie chowaj dzioba, spokojnie. Wracaj tu. Kurde. Bo będzie mu torpor spadał, a tego nie chcemy. Na razie mu się tam nabija przez parę sekund, jeszcze mamy chwilę przerwy. Ale, dobra, trzeba walić z Franka. Walimy z Frana. Do spania, przyjaciele. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Też mnie uchrzaniliście, że nie strzelam po co 5 sekund. Już to pode mną trupta. W dopólnym skorpis. Stary, nic mi nie zrobić, przecież to nie ma sensu, wiesz o tym. Najlepiej jakbyśmy używali tych strzał takich prank strzał, tylko tych z pistoletu, no ale niestety takowych nie mamy. Śpi, przyjacielu, naprawdę, nie chcę cię zajupać. Masz 140 poziom. Szkoda mi cię. Do spania, już. Najgorzej jak się z... Najgorzej jak się tak zespawnimy, to... O kurwa. Franek, trzyma się. Rozwalił, jednak może rozwalać. Ale przypał. Słuchajcie, nie fajnie. Ale dobra, nie ma na tyle, ma na tyle respekt do Franka, że nawet go nie bije. Także mamy to szczęście. Idź spać już, my friend. Dobra, poczekajmy chwilkę. Do spania, stary. Lulu. Śpi. Pięknie. Wchodzimy teraz na Franka.
żeby tego pulmina Scorpiusa odciągnąć. Musimy zrobić tak, w ten sposób. Hop. Ciebie sobie na spokojnie wywalimy stąd, bo ciebie potem nie chcemy. Zróbmy w ten sposób, też nie będziemy go zabijać, też jest zwierzak. Jezus, myślałem, że coś go tu dziabło już. Pokaż, zobaczymy, jakie ma statystyki ten 140 karno. Bardzo ładnie nam się trafi, patrzcie, jak on jest piękny. Wpiszemy sobie gammę większą, żebyście zobaczyli, jak on jest ładny. Taki fioletowo-pomarańczowy, bardzo, bardzo ładny. To już mówię, z nowych kolorów. 2268 HP, to jest wciul HP, 205 mili damage. Zobaczymy też, jaki będzie po przejęciu, bo tego nie wiemy. Torpor mu spada, ale na spokojnie, zaraz przyniosę sobie te narkotyki. To nic go chyba nie wpieprzy, nie? Tam się coś rusza. Idziemy frankiem ewentualnie oczyścić tą całą trasę tutaj. Raczej go to nic nie zdarzy, na spokojnie. Dobra. To siedź sobie tutaj, przyjacielu. Jadę po narkotyki. A z wami będę się żegnał, bo w sumie teraz tylko żbunda robota czekania i godzenia tego naszego karno. Ale mamy oswojone następne karty. Znaczy jeszcze nie mamy, ale będziemy mieli. Na 99%. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano, cześć.